To było pełne wzruszeń, pożegnanie i wspomnień, które przez 13 lat dostarczył swoim najbliższym Marcin Sporek. Na pytanie, dlaczego tyle lat cierpienia, jego walki, mamy tylko jedną odpowiedź. Po to, żebyśmy mogli poznać naszego syna, zobaczyć jego odwagę, niezłomność, ogromne poczucie humoru. Żebyśmy mogli zobaczyć, jak niesamowity ten człowiek. Tak, to było 13 lat tego. Marcinku, popcorn już nie będzie miał tego samego smaku. W strugach deszczu tłumy mieszkańców tym barku, ale nie tylko, bo znajomych i przyjaciół żegnało chłopca. Podczas mszy świętej pogrzebowej pani Beata, mama Marcina, dziękowała wszystkim za ofiarowaną pomoc i wsparcie, które doświadczył jej syn. Były też słowa skierowane do najbliższych. Dziękuję mojemu mężowi, który był najlepszym ojcem. Przekopał internet za każdym zestawem klocków Lego, który Marcin sobie wymarzył. Obejrzał każdą część Star Warsów. Zagrał dla niego nie jeden koncert. Za słowa. Spokojnie, Marcin. Zaraz sobie z tym poradzimy. Za to, że nosił go na rękach. Przenosi i dosłownie w ostatnich dniach choroby. Moim synom, że byli najlepszymi braćmi. Mieszkańcy naszego regionu Marcinka Sporka poznali w 2012 roku. Poprzez akcję, którą zainicjowali jego najbliżsi, została uruchomiona zbiórka pieniędzy na bardzo kosztowne leczenie chłopca, u którego wykryto jeden z najcięższych nowotworów złośliwych wieku dziecięcego, neuroblastomę. Nie mogę nic innego powiedzieć, jak tylko po prostu dziękuję. I będąc teraz w szpitalu, czasem mam wrażenie, że Jezus, ja nic nie mogę więcej zrobić, prawda? Ja tam tylko siedzę. No więc ja biorę różaniec do ręki i ja za tych ludzi się modlę. To tyle, co ja mogę zrobić. A Marcinka żegnano nie tylko łzami, ale też białymi kwiatami, które pokryły grób zmagającego się z chorobą i walczącego o zdrowie chłopca.